tyle, jak komentarze mówią, być może przygotowywane jest takie rozwiązanie, aby po prostu pan Czartowski przestał być prezesem, a ktoś inny zajął jego miejsce, w sensie pełniącego obowiązki. Być może, no w tym momencie jeszcze jak tego nie wiemy, ale no coś się zaczyna dziać. Znaczy to nie jest troszkę tak, że ten spór wokół NIK wpisuje się w... Zwłaszcza w kontekście tego, że przed dwoma laty, w 2014 roku, zwróciłem się do Komisji Europejskiej na prośbę pracowników telewizji publicznej o to, aby wypowiedziała się w kwestii łamania przepisów wówczas zarządów PO, przepisów Unii Europejskiej właśnie przez publiczną telewizję w Polsce. W odpowiedzi na to Laszlo Andor w imieniu całej Komisji Europejskiej, podkreślam, całej Komisji Europejskiej, stwierdził, na piśmie, to jest na stronach Parlamentu Europejskiego, że cytuję, zarządzanie i wybory strategiczne w sprawie radiofonii i telewizji publicznej należą do państw członkowskich. Co więcej, napisał, komisja nie może jednak nakazać państwom członkowskim, w jaki sposób powinny zorganizować usługi swojego nadawcy publicznego. Koniec cytatu. To jest oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. Tych sprzeczności jest naprawdę wiele. W dokumencie, który tutaj przytacza też ojciec, czyli projekcie, czyli już przyjętej rezolucji, nawiązuje się do Karty Praw Podstawowych. Przypomnę, że z działania, oddziaływania tej karty Polska została wyłączona, także jest to trafienie kulą w płot, czyli ślepakiem. Myślę jednak, że ta sprawa ma jednak głębsze dno. Otóż trzeba powiedzieć, że europosłanki, europosłowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego pozwalają rozgrywać sprawę polską w Strasburgu i w Brukseli przez inne osoby, dając im pożywkę, tym osobom, tym ludziom, którzy źle życzą naszemu krajowi. Niewiele osób interesowało się w ogóle debatą, trzeba powiedzieć, wczoraj. Dominowali posłowie. Wczoraj ten obraz był poruszający, bo widzieliśmy go w naszych chociażby informacjach dnia, no to większe zainteresowanie, prawda, przez dziennikarzy, tych, którzy gdzieś tam obserwowali, niż tych, którzy w debacie mogli uczestniczyć. No popusty praktycznie cała sala plenarna parlamentu. To prawda, bo europosłów z innych krajów członkowskich, na przykład z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii, czy Włoch, czy Portugalii, nie interesują kwestie drobiazgowe związane z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce, czy jeden, czy półtora, czy dwóch i pół sędziów zostało zatwierdzonych, czy też nie. Wiele krajów ma własne problemy również z Trybunałem. Niektóre kraje takiego Trybunału w ogóle nie posiadają. Także, krótko rzecz ujmując, nie są tym zainteresowani. Zainteresowane są natomiast niektóre osoby. Przypomnę tylko, że już wcześniej, czyli przed wakacjami, kiedy była rozważana rezolucja, jej treść, Martin Schulz, to już nie jest tajemnicą, bo mówiłem wcześniej, poprzez swoich kolegów z Partii Socjalistycznych zwrócił się z nieformalnym przekazem do rządu polskiego, że jeśli rząd polski zdeklaruje, iż nie będzie obstawał za dalszym przedłużeniem kadencji Donaldowi Tuskowi, która się kończy 31 maja w przyszłym roku, i on w podtekście będzie miał szansę objąć to stanowisko, to żadna rezolucja w Parlamencie Europejskim w sprawie Polski nie zostanie przegłosowana. Jak wiem, rząd polski nie podjął tej dwuznacznej gry, ale już sama tego typu sugestia wskazuje, w jaki sposób główni politycy europejscy w Parlamencie Europejskim traktują ten problem, bo przecież nie idzie im o tak zwaną wycinkę drzewostanu w Puszczy Białowieskiej ze względu na to, że drąży wiele drzew kornik drukarz, jak zostało podkreślone na sali plenarnej, bo wielu nie wie w ogóle, gdzie jest Puszcza Białowieska, ale zależy im na rozgrywkach politycznych. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim po przemówieniu Jeana-Claude'a Junckera, szefa Komisji Europejskiej, który przedstawiał stan Unii Europejskiej, nasz przewodniczący frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, Syed Kamal, powiedział, że w Parlamencie Europejskim decyzję podejmuje 5 osób z 4 krajów członkowskich, z 2 grup politycznych, czyli 5 osób. Wystarczy, że wpłynie się na te osoby, a mogą one doprowadzić do przegłosowania
typu kuriozalnego tekstu i wykorzystywać całej sytuacji do rozgrywania jednego kraju członkowskiego. Panie profesorze, bo chciałem też może przy tej okazji zapytać o ten spór kompetencyjny, bo tak z tego chyba wynika, bo my jesteśmy, czy mamy prawo do pewnej niezależności, tak, do suwerenności. Unia Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska nam tego nie odbiera i teraz pytanie o to, czy to nie jest jak gdyby sposób teraz funkcjonowania pewnych instytucji europejskich, czy próba przeforsowania, żeby to zmienić, bo kompetencje Unii Europejskiej, jakby patrzymy, że Parlament próbuje wymusić, tak, pewne kompetencje dla siebie, których na papierze nie ma, których prawo nie stanowi i te decyzje są polityczne. My możemy przejść do porządku dziennego nad tym wszystkim, robić dalej swoje. To określenie, które użył ojciec, wymusić, bardzo pasuje akurat do sytuacji, jest adekwatne. Zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski wymuszają na władzach polskich pewne zachowanie, na które nie musi odpowiadać i reagować strona polska, gdyż nie są one zgodne z traktatami. Jeden przykład tu konkretny podałem, że Komisja Europejska na piśmie stwierdziła, że nie może się wtrącać, podając protokół 29 z Traktatu Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale sprawa ma wymiar polityczny. Otóż europosłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u utracili władzę w Polsce i poskarżyli się swoim kolegom w Europarlamencie, a także w Komisji Europejskiej. Wobec tego, nie mogąc pogodzić się z porażką w kraju, mając mniejszość i nie mogąc wpłynąć na zmiany, chcą skierować przekaz ze Strasburga do Polaków, aby oni zobaczyli, że politycy zachodni są oburzeni. Ja przypomnę, że wczoraj jako pierwszy w imieniu największej grupy politycznej właśnie Europejskiej Partii Ludowej przemawiał europoseł Janusz Lewandowski i dwukrotnie na wstępie powiedział, że debata ta jest po to, aby ludzie w Polsce, czyli Polacy, zobaczyli, jak wygląda ta sprawa, zarzucając, że polskie media są nierzetelne i nie mogą się tam wypowiedzieć. Czyli jest to sformułowanie jasne, klarowne, czytelne. Zorganizowano tego typu żenujące przedstawienie, żenujący teatr, żeby przebić się do mediów polskich, bo nie hiszpańskich, portugalskich, włoskich czy niemieckich, bo akurat społeczeństwa tych krajów nie są zainteresowane tego typu detalami. Natomiast idzie o społeczeństwo polskie, żeby cały czas ugruntowywać je w przekonaniu, że w Polsce łamana jest demokracja rzekomo, a na to nie przyzwalają politycy unijni. I jak powiedziałem już wcześniej, tak naprawdę nie idzie o to, żeby zajączka złapać, tylko żeby go cały czas gonić. Ta dzisiaj przegłosowana rezolucja z pewnością nie będzie ostatnim aktem osób, które wszczęły całą procedurę. Mianowicie będą drążyć temat dalej. Już wiceprzewodniczący komisji Timmermans zapowiedział, że daje władzom polskim 3 miesiące. Na jakiej podstawie? Nikt nie ma. Nie ma wytycznych, ma procedury. Bo panie profesorze, panie pośle, Parlament Europejski wyraża zaniepokojenie, tak, że zmiany te przyjmowane są za szybko, bez właściwych konsultacji i co więcej, wezwano Komisję Europejską, by wobec braku w pełni funkcjonowania Trybunału zbadała te ustawy pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej i teraz jeszcze dają nam jakieś 3 miesiące. Wydaje się, że Komisja Europejska zachowuje się, jakby była rządem europejskim. Tak i nie ukrywa, że takim rządem jest, ale też Jean-Claude Juncker mówi, że jego komisja jest ciałem politycznym, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że komisja ma prerogatywy wykonawcze w Unii Europejskiej, ale też zgłasza inicjatywy ustawodawcze. Wczoraj także zostało podkreślone, że właściwie pretenduje do tego, aby stać się sędzią w tej sprawie. Wobec tego ogniskują się w niej 3 prerogatywy, a ten trójpodział władz powinien być rozdzielony według zasady Monteskiusza. Przypomnę także, że deficyt demokracji, to pojęcie, odnosi się bezpośrednio do konstrukcji Unii Europejskiej, która to konstrukcja jest wadliwa. Przyznał to nawet, przypomnę, George Soros,
stojący na czele Open Society, czyli takiego Instytutu Społeczeństwa Otwartego. I także przypomnę, że niedawno ujawnili hakerzy i media zachodnie, że tenże biznesmen, ekonomista, spekulant giełdowy ma wpływ według dokumentów, czy wytypował 226 posłów do Parlamentu Europejskiego, przez których może wpływać na politykę unijną. Ja sądzę, że Parlament Europejski w pierwszej kolejności powinien zorganizować debatę właśnie na ten temat, czy osoby poza naszej Izby mają tak duże przebicie, bo na tej liście znalazł się i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz i na przykład Guy Verhofstadt, przewodniczący grupy liberałów i wielu, wielu innych posłów, w tym sześciu z Polski. A była jeszcze przygotowana jedna rezolucja, tak, jeden projekt, tak, przez europejskich konserwatystów i reformatów, do których pan należy. Jakie tam były zapisy? Ta rezolucja zawierała zapisy, w których potwierdzała stan prawny Unii Europejskiej. No na przykład w punkcie pierwszym podkreślaliśmy, że zgodnie z protokołem nr 30 zasady Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej nie mają wiążącego charakteru dla Polski, chyba że zasady te są uznane w polskim prawie lub praktyce i tak dalej, i tak dalej. Więc odnosiła się do konkretów. Natomiast ta druga, ta przegłosowana rezolucja była i jest rezolucją polityczną. Ja tylko jeszcze dodam, że głosować można było, czy przedłożone zostały trzy projekty rezolucji. Pierwszy projekt w imieniu grupy pani Marine Le Pen, który był głosowany na początku i upadł, myśmy go poparli, bo tam były zapisy. Na przykład w punkcie pierwszym tejże rezolucji zapisano, że uważamy za bezpodstawne wszelkie próby ingerowania w wyłączne kompetencje państw członkowskich, w tym wewnętrzne sprawy Polski. Ta rezolucja była głosowana jako pierwsza, przepadła. No i druga, ta w większości grup politycznych, którą omawialiśmy na początku, natomiast do głosowania rezolucji naszej grupy europejskich konserwatystów i reformatorów nie doszło ze względu właśnie na przyjęcie tej dużej rezolucji, a nasza była trzecia w kolejności. Bardzo dziękuję za komentarz, czyli to bardziej rezolucja przeciw Polsce niż o Polsce. No na pewno i ma ona wymiar polityczny i myślę, że jest szkodliwa dla naszego kraju ze względu na to, że staje się instrumentem w rękach ludzi, którzy niedobrze życzą Polsce. Czyli ci, którzy parlamentarzyści europejscy występują przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim, do nich można dziś udać się z kwiatami, złożyć życzenia i pogratulować. Jakkolwiek z formalnego punktu widzenia, tu dodam, rezolucja przyjęta dzisiaj nie ma żadnej mocy prawnej. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego.